dobrze? Po prostu wdychaj powietrze nosem, nie ustami. Zrób to ze mną. Gotowy? W sprawie numer 91463 skazuję cię na śmierć za morderstwo Troya Boresa. Oby twoja żona i dzieci zostali zgwałceni. Prosto w tyłek. Skazuję cię na śmierć kogoś, kto został zgwałcony? Ty pieprzony. Oto jest Aileen Varos. Niech twoja żona i dzieci zostaną zgwałcone. Prosto w tyłek. Skazać kogoś, kto został zgwałcony na śmierć? Ty pieprzony skurwysynu. Ale zanim poznacie jej szokującą historię, koniecznie zostaw łapkę w górę, ponieważ temat jest kontrowersyjny, a YouTube za takimi nie przepada. Napisz komentarz sąd, a przypnę ci serduszko. Oglądaj do samego końca, żeby poznać najstraszniejszą historię. Aileen Wuornos, która była oskarżona o zabójstwo 7 mężczyzn na Florydzie, zanim skończyła 14 lat, miała kryminalną przeszłość i była uzależniona od różnych narkotyków. Na dodatek była w ciąży. Została wyrzucona z domu i zmuszona, by radzić sobie sama. Szybko zaczęła sprzedawać swoje ciało za pieniądze. To doprowadziło do jej pogardy i nienawiści wobec mężczyzn. W 1989 roku Aileen postanowiła, że łatwiej będzie zabijać swoich klientów i ich okradać, zamiast kontynuować swoją wcześniejszą pracę. Udawała bezbronną kobietę w opałach, zwabiając swoje ofiary. Mężczyźni myśleli, że jej pomagają. Niezależnie od tego, wszyscy zgadzają się co do jednego. Aileen strzelała, by zabić. W ciągu jednego roku Aileen odebrała życie 7 mężczyznom. Przez długi czas ukrywała swoje zbrodnie, aż pewnego dnia wyznała wszystko swojej partnerce romantycznej, Tyria Moore, która ostatecznie zdradziła ją policji. Siedziałyśmy na podłodze oglądając telewizję, kiedy nagle powiedziała, że musi mi coś powiedzieć. Zapytałam, co takiego, a ona wyznała, że tego dnia postrzeliła i zabiła mężczyznę. Aileen została aresztowana w 1991 roku, po tym jak policja namierzyła ją w obskurnym barze dla motocyklistów. Początkowo Wuornos zaprzeczała oskarżeniom, twierdząc, że zabójstwa były aktem samoobrony. Przykro mi, że moje czyny obrony własnej trafiły na salę sądową, ale biorę pełną odpowiedzialność za swoje działania. To było albo oni, albo ja. Czy to była samoobrona? Tak, ale nie mogę nikomu o tym powiedzieć. Jednak szybko jej argument został obalony. To było niemożliwe, żeby uznać to za samoobronę. Udało nam się udowodnić, że w kilku przypadkach mężczyźni uciekali od niej, a ona strzelała im w plecy. W jednym przypadku mężczyzna leżał na ziemi. Jego kręgosłup był uszkodzony, był sparaliżowany, a ona zastrzeliła go w głowę pod kątem. Wkrótce potem Aileen przyznała się do winy. Wiem, co zrobiłam. Przyznaję się do tego, co zrobiłam, więc śmiało możecie mnie posadzić na krześle elektrycznym. Teraz dochodzimy do wyroku Aileen. Skazuję cię w sprawie numer 91 na śmierć za morderstwo Troya Boresa. Sprawa numer 91 skazuje cię na śmierć za morderstwo Charlesa Karskadona. Sprawa numer 91, okręg cytrusowy, skazuje cię na śmierć za morderstwo Davida Spearsa. Aileen otrzymała 3 wyroki śmierci. Co wydarzyło się potem, było jednym z najbardziej odrażających komentarzy, jakie kiedykolwiek padły na sali sądowej. Niech twoja żona i dzieci zostaną zgwałcone, prosto w tyłek. Wiem, że zostałam zgwałcona, a wy jesteście bandą śmieciarzy. Skazać kogoś, kto został zgwałcony na śmierć. Ty pieprzony skurwysynu. Aileen była odpowiedzialna za serię zabójstw 7 mężczyzn, która trwała rok. To jest Michael Brody. Dźgnąłem go 4 do 8 razy. Kiedy uderzyłem ją w twarz, wtedy upadła. Michael Brody, 30-letni mężczyzna, odbywał wyrok 24 lat więzienia za postrzelenie funkcjonariusza drogowego w Karolinie Północnej 4 razy w 2013 roku. Zaledwie 4 lata po rozpoczęciu kary, Michael i 3 innych więźniów podjęli próbę ucieczki z więzienia, co doprowadziło do śmierci 4 pracowników w
Pasquotank Correctional Institution w Karolinie Północnej. Na nagraniu z monitoringu widać Brodiego i jego trzech wspólników na chwilę przed próbą ucieczki. Na nagraniu z monitoringu widać Michaela Brodiego na chwilę przed tym, jak on i trzech innych więźniów rzekomo zamordowali czterech pracowników więzienia w próbie ucieczki z Pasquotank Correctional Facility w październiku 2017 roku. W więzieniu Brody pracował w zakładzie krawieckim, co dało mu dostęp do różnych narzędzi, takich jak młotki i nożyczki. Po cofnięciu nagrania można zobaczyć moment, w którym Brody przekazuje nożyczki swojemu wspólnikowi. Chwilę później widać, jak więźniowie podążają za strażnikiem do tylnych części więzienia. Kiedy wracają w kadr, Brody ma koszulę pokrytą krwią, a chwilę później dokonują kolejnego ataku. Jaki jest adres twojego zgłoszenia? Pasquotank Correctional Institution. Potrzebujemy was natychmiast. Pobili ich młotkami, dźgnęli nożyczkami. Więźniowie podjęli próbę ucieczki, próbując przeskoczyć ogrodzenie z drutem kolczastym, ale zostali zatrzymani przez uzbrojonych strażników. Po aresztowaniu Brody miał rany na całym ciele od drutu kolczastego, a łzy płynęły mu po twarzy. W pewnym momencie Brody ze łzami w oczach próbował wyjaśnić, dlaczego doszło do tej sytuacji, obwiniając swoje niezadowolenie z systemu sprawiedliwości. Podczas procesu prokuratorzy argumentowali, że Brody był mózgiem całej operacji. Wiemy, kto zainicjował plan. Wiemy, kto nim kierował. Wiemy, kto wprowadził działania w życie. Brody wydawał się pozbawiony emocji, gdy opisywano brutalne zabójstwa, które zaplanował i wykonał. That man, Michael Brady. Ten człowiek bił George'a Midgetta, jakby próbował rozbić beton. Potem Brody zabrał głos. Możecie pytać mnie o cokolwiek chcecie. Powiem prawdę, niezależnie od tego, czy mnie to zrani, czy pomoże. Nie obchodzi mnie to. Nie uważasz, że jesteś szalony, prawda? Nie, nie myślę, że jestem szalony. Bo twoja wolność była dla ciebie ważniejsza niż ich życie? Tak. Taki jestem, dopóki nie wydarzy się coś wielkiego. Niezależnie od tego, czy to postrzelenie funkcjonariusza, próba ucieczki z więzienia, poważna bójka, cokolwiek. Kiedy to się wydarzy, cały nacisk znika. Teraz Brody usłyszał swój wyrok. Ława przysięgłych jednogłośnie zaleca skazanie oskarżonego na karę śmierci. Brody wydawał się bez emocji, gdy otrzymał karę śmierci. Dźgnąłem go 4-8 razy. Teraz przenosimy się na salę sądową, gdzie Lorenzo musi stanąć twarzą w twarz z matką swojej ofiary. I mogę ci powiedzieć już teraz, że jestem chora na sam widok twojej obrzydliwej twarzy, a ty odwróciłeś się i się z tego śmiałeś. Śmiałeś się! Co jest z tobą nie tak? Jesteś chorym człowiekiem i przysięgam Bogu, że chciałabym, żeby ktoś cię pociął na kawałki, bo na to zasługujesz. Sędzia Christopher Sabella zadał wtedy Lorenzo pytanie, które wszyscy sobie zadawali. Chciałbym po prostu wiedzieć, dlaczego oni nie żyją. Pan Schwier chciał nagrać wideo, na którym przeżywa doświadczenie jako mistrz. Próbował, a ja to nagrywałem. Pan Schwier, cóż, przesadził, stracił kontrolę. Dziecko zaczęło krzyczeć i wpadać w panikę. Zrozumieliśmy, że pewnie zadzwoni na policję i zidentyfikuje nas wszystkich, więc postanowiliśmy, że to dziecko nie może odejść. Lorenzo nie okazuje żadnej skruchy za swoje czyny, co rozwścieczyło sędziego. Nie mogę ci powiedzieć, jak bardzo to, co mówisz, mnie rozwściecza. Przed ogłoszeniem wyroku sędzia pyta, czy ktoś chce coś powiedzieć. Lorenzo podnosi rękę. Czy ktoś chce coś powiedzieć? Nikt nie chce się odezwać? Zmieniamy plany. Tak, proszę pana, nie ma problemu. Jesteśmy gotowi do ogłoszenia wyroku. Panie Lorenzo, podnosi pan rękę? Nikt nie był przygotowany na to, co podwójny morderca powie następnie. W moim wieku to się nie sprawdzi, więc proszę o wyrok śmierci.
Wiem, że mogę być w celi śmierci przez 10 lub 15 lat, co uważam za szaleństwo. Im szybciej mnie, no cóż, uśmiercicie, tym szybciej mogę wrócić w nowym ciele. Steven Lorenzo aktywnie dąży do kary śmierci, ale czy sędzia Sabella spełni jego życzenie? Nie wiem, czy to, co mówisz, jest jakąś formą odwróconej psychologii. Ani mnie to nie obchodzi. Nie wezmę pod uwagę tego, czego chcesz przy wydawaniu wyroku. Zatem skazuję pana, panie Lorenzo, na karę śmierci. Lorenzo dziękuję sędziemu. Dziękuję. Doceniam to, panie Lorenzo. Niech Bóg zlituje się nad twoją duszą. Moja dusza ma się dobrze. Dziękuję, panie sędzio. Steven Lorenzo odebrał życie dwóm osobom, które spotkał w barze. Na sam widok twojej obrzydliwej twarzy czuję mdłości. Proszę o karę śmierci. Zanim przejdziemy do kolejnego przykładu, zostaw łapkę w górę, jeśli materiał ci się podoba. To jest sprawa Mariego Lloyda. Znajduje się w sądzie za śmiertelne postrzelenie funkcjonariusza policji w Orlando, w stanie Floryda. Lloyd już wcześniej uciekał przed policją, po tym jak zabił swoją byłą dziewczynę, która była w ciąży z jego dzieckiem. Około miesiąc później Lloyd wszedł do sklepu Walmart. Niedługo po tym, jak do sklepu weszła także porucznik Deborah Clayton z policji w Orlando. Na nagraniu z monitoringu można zobaczyć, jak ich drogi kilkukrotnie się krzyżują. Gdy porucznik Clayton wracała do swojego samochodu, otrzymała informację, że Lloyd, poszukiwany wówczas za morderstwo, właśnie został zauważony w tym samym sklepie. Wróciła do środka, aby go aresztować, ale kiedy zbliżyła się do Lloyda, ten wyciągnął broń i oddał 4 strzały, tragicznie odbierając jej życie. Zaledwie 9 dni później oddział SWAT otoczył dom Lloyda, aby aresztować podejrzanego o podwójne morderstwo. Jeśli przyjrzysz się uważnie nagraniom z kamer termowizyjnych, możesz zobaczyć, jak Lloyd porusza się na czworakach, próbując uniknąć aresztowania. Choć Lloyd wydawał się poddać podczas zatrzymania, wkrótce po tym odniósł poważne obrażenia twarzy. Media szybko zaczęły spekulować, że policjanci wykorzystali okazję, aby pobić Lloyda za to, co zrobił porucznik Clayton 9 dni wcześniej. Podczas jego procesów sądowych można było zobaczyć, że Lloyd stracił lewe oko. Na sali sądowej rzucał się w furii, a nawet groził sędziemu. Panie Lloyd, proszę uważać na ton i sposób, w jaki się pan wypowiada. Następnie Lloyd zeznawał na ławie świadków. Nigdy tego nie chciałem. Nigdy taki nie byłem przez całe życie. Zawsze dbałem o ludzi, zawsze robiłem wszystko dla swoich. To miasto mnie kochało przez całe życie. A kiedy ona wykonała ruch, ja po prostu reagowałem na wszystko, co się działo wokół mnie. My, ława przysięgłych, jednogłośnie uznajemy, że oskarżony Marquis Floyd powinien zostać skazany na śmierć. Odpowiedź: tak. Chwilę później Lloyd znowu wybuchł. Próbują mnie wrobić w morderstwo. Dobrze, usuńmy pana Lloyda z sali rozpraw. Nie boję się. Wyprowadźcie go, proszę. W tamtym czasie nie miałem o niczym pojęcia. Oni mnie wrobili. Wrobili mnie! Teraz zobacz moment, w którym Mary dowie się, że resztę życia spędzi w celi śmierci. Lloyd obecnie przebywa na oddziale śmierci w zakładzie karnym Union. Lloyd miał 41 lat, kiedy został aresztowany i skazany na śmierć. Dexter Johnson, nastolatek, zastrzelił ją zgodnie z aktami sądowymi. Jej chłopak był zmuszony słuchać wszystkiego na kolanach, podczas gdy pozostali napastnicy go wyśmiewali. Ostatecznie Johnson zastrzelił także Mo.
5 dni później policja znalazła parę w lesie. Teraz przenosimy się do momentu wyroku. Zobaczmy, jak Johnson dowiaduje się, że zostaje skazany na karę śmierci. Dexter Darnell Johnson, ława przysięgłych uznała cię za winnego morderstwa kwalifikowanego. Zgodnie z prawem stanu Teksas, ten sąd skazuje cię na karę śmierci. Z łzami spływającymi po twarzy rzuca ostatnie spojrzenie na swoją rodzinę. I wtedy to się stało. Nagle wybuchł gniew Johnsona. W przypływie wściekłości cisnął krzesłem przez salę, a sąd ogarnęła panika. Dwoje członków jego rodziny upadło na ziemię. Johnson udowodnił, że nawet najbardziej niebezpieczni mordercy nie chcą kary śmierci. Two of his family members collapsed. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych kryminalnych filmów. Timothy Mosley i Austin Myers zostali skazani za morderstwo swojego 18-letniego przyjaciela z dzieciństwa, Justina, w 2013 roku. Mosley przekonał Myersa, aby pomógł mu włamać się do domu Justina, aby ukraść pieniądze od ojca Justina. Opowiedział mi o domu Justina i o tym, że jego ojczym ma sejf, który trzyma lekko otwarty, ma broń i dużo pieniędzy. To, co początkowo wyglądało na rabunek, szybko zamieniło się w koszmar. Więc myśleliśmy, że to szybka robota. Wejdziemy i wyjdziemy, zarobimy trochę pieniędzy, a potem wymyśliliśmy plan zabicia Justina. Zacząłem się panikować, po prostu myślałem, cholera, to nie idzie zgodnie z planem. Za późno, żeby to cofnąć. Więc nie wiedziałem, co zrobić. Wyjąłem nóż, bo miałem go w kieszeni, miałem na sobie szorty bojówki i zacząłem go dźgać w plecy. Justin starał się walczyć, ale było nas dwóch na jednego. Nie miał żadnych szans. Justin próbował zapytać nas, dlaczego. Błagał, żebyśmy przestali, niemal prosząc o życie. Zgodnie z raportami policji, Justin został ostatecznie dźgnięty 21 razy. Podczas procesu Mosley zeznawał przeciwko Myersowi w zamian za ugodę. Co Austin odpowiedział na pytania i oświadczenia, które Justin wypowiadał, gdy próbował go zabić? Mówił coś w stylu, to w porządku, już prawie koniec. Mosley później wyjaśnił, że Justin był także duszony kablem do duszenia. Pomysł duszenia go w ten sposób polegał na tym, żeby nie było bałaganu. To było po prostu łatwiejsze do wykonania. Mosley przyznał się do winy i otrzymał dożywotnie więzienie. Był pełen żalu podczas rozprawy. Po przyznaniu się Mosleya nadszedł czas, by to Myers zajął stanowisko i zaczął od przemowy do rodziców Justina. Przepraszam, że to się stało. Wiem, że to nie przywróci Justina, ale przepraszam. Nienawidzę, gdy jakakolwiek rodzina musi przechodzić przez taki ból i cierpienie. Następnie Austin poprosił ławę przysięgłych, aby oszczędzili mu życie. Jeśli zdecydujecie, że mam umrzeć, to tylko spowoduje więcej bólu i cierpienia dla innej rodziny. Nie dla mnie. Ja nic nie poczuję. To zrani niewinne osoby. Straszne wydarzenia z tego stycznia już spowodowały wystarczająco dużo bólu. Jeśli mnie zabijecie, to nic nie naprawi. To nie przywróci Justina. To tylko zrani niewinne osoby. Proszę tylko o szansę, żeby stać się lepszym człowiekiem. Następnie ojciec Justina dostał szansę, aby przemówić do mordercy swojego syna. Nie zamierzam tutaj stać i mówić, jak bardzo cię nienawidzę, to jest bezdyskusyjne. Mam nadzieję, że za każdym razem, gdy zamkniesz oczy w nocy, będziesz widział tylko mojego syna Justina. To były chwile tuż przed tym, jak dowiedział się, że stanie się najmłodszą osobą skazaną na śmierć w stanie Ohio. Sąd stwierdza, że stan udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że okoliczności obciążające przeważają nad łagodzącymi. W związku z tym wyrok śmierci zostanie nałożony na Austina Gregory'ego Myersa za morderstwo kwalifikowane. Austin pozostał niewzruszony, gdy został skazany na śmierć. Poznajcie teraz Tyrone Johnson. Johnson został oskarżony o dwa morderstwa,
swojej ówczesnej dziewczyny Stephanie Willis oraz jej 10-letniego syna Rickiego. Według doniesień Johnson i jego dziewczyna pokłócili się o to, co będą oglądać w telewizji. Zmieniłem kanał w telewizji. Zmieniłeś kanał? Na piłkę nożną. Johnson dalej płakał, tłumacząc, że kłótnia stała się bardzo osobista, gdy Stephanie obwiniła go o samobójstwo jego syna. Powiedziała, że teraz widzi, dlaczego twój syn się zabił jak tchórz, bo ty też jesteś tchórzem. A ja zadzwoniłem do ojca i powiedziałem, przyjedź i zabierz mnie. Johnson zadzwonił do swojego ojca po pomoc, ale to właśnie podczas tej rozmowy Tyrone stracił nad sobą panowanie. Ojciec usłyszał, jak upada telefon, a potem padły dwa strzały. Podczas procesu Johnson twierdził, że syn Stephanie, Ricky, wbiegł do pokoju, gdy usłyszał hałas i został przypadkowo postrzelony w trakcie zamieszania. Jednak prokuratorzy odrzucili tę wersję wydarzeń. Poszedł i polował na tego chłopca, po czym zastrzelił go pod łóżkiem. Mamy łuski, mamy krew, mamy dziury w ścianach. Prokuratorzy twierdzą, że to było zimnokrwiste i dokładnie zaplanowane podwójne morderstwo dokonane przez Johnsona. Podczas ogłoszenia wyroku Johnson miał okazję przemówić. Słychać było, jak błaga o litość, podkreślając swoją niewinność. Naprawdę żałuję i głęboko przepraszam. Stan, który nic o mnie nie wie, chciałby, abyście uwierzyli, że przed wami stoi okrutny człowiek, który polował na ludzkie życie. Teraz rodzina ofiar miała możliwość zwrócić się do sądu. Nasz ból nigdy się nie skończy. Każda minuta każdego dnia. Nigdy nie zobaczymy, jak dorasta. Nigdy nie dowiemy się, kim mógłby się stać. Sędzia wyjaśnił, jak okrutne były te morderstwa. Wystarczy powiedzieć, że zginęło niewinne dziecko. To morderstwo było haniebne, okrutne i bestialskie. I teraz wyrok. Za te czyny skazuje cię na karę śmierci. Johnson wybuchł płaczem. Przynajmniej był w stanie przyznać, że jego zbrodnie były złe. Oglądaj dalej, żeby poznać najstraszniejsze filmy. Poznajcie Frasier Glenn Cross. Wykonać wyrok śmierci. Pewnego dnia mój duch opuści grób, a wy wszyscy zrozumiecie, że miałem rację. Cross to 74-letni, samozwańczy biały supremacjonista i były członek Ku Klux Klanu, który stoi przed sądem oskarżony o zamordowanie 3 osób po tym, jak otworzył ogień w 2 żydowskich centrach w Kansas City. Czy pamiętasz, jak powiedziałeś, że Żydzi będą pamiętać twoje imię? Tak, pamiętam. Cross poddał się policji zaledwie kilka godzin później w pobliskiej szkole podstawowej, ale podczas transportu w radiowozie krzyczał o Belgii i wykrzykiwał Heil Hitler. Podczas procesu Cross postanowił sam się reprezentować, a jego sprawa była pełna dramatyzmu, z wielokrotnym przerywaniem rozprawy z powodu jego licznych zakłóceń i braku skruchy. Przepraszam za tych, którzy zginęli, nie wiedziałem, że to nie Żydzi. Myślałem, że to byli Żydzi, inaczej bym do nich nie strzelał. Jeśli Bóg istnieje, Bóg wie, że to, co zrobiłem, było słuszne, honorowe i moralne. Dlatego Bóg mnie nagrodzi. Później, podczas rozprawy, Cross groził ławie przysięgłych, wyzywając ich, by skazali go na śmierć. Nie boję się, spójrzcie na mnie i wy boicie się, więc dajcie mi to, co macie najlepszego. Skazujcie mnie na śmierć, wyzywam was. Po długim procesie Cross usłyszał swój wyrok. Za morderstwo 1. stopnia skazuje cię na karę śmierci. Kiedy Cross był wyprowadzany z sali sądowej, ponownie wybuchł gniewem. Mój duch opuści mój grób, a wy wszyscy zrozumiecie, że miałem rację. Ten to jest Martz Abram. Proszę spojrzeć na ekran. To pan strzela, prawda? Tak. Więc przyznaje się pan, że strzelił pan z zimną krwią? Tak. Martz Abram staje przed zarzutem podwójnego morderstwa w South Haven, Mississippi. Zgodnie z raportami, Abram był pracownikiem supermarketu Walmart przez 20 lat, zanim został zawieszony za pokazanie innemu pracownikowi noża, który miał przy sobie.
Godziny po zawieszeniu Abram wrócił do pracy z wieloma broniami, a następnie rozpoczął serię strzałów, zabijając Antoniego Browna i Brandona Galesa, dwóch kierowników na służbie. Potem Abram rozpalił ogień i próbował uciec, ale po drodze napotkał funkcjonariusza, którego również postrzelił, ale przeżył dzięki kamizelce kuloodpornej. W sądzie Abram zmuszony był obejrzeć wideo ze swoimi morderstwami. Proszę spojrzeć na to. Tak, dobrze, proszę kontynuować. Pan Gale leży na podłodze, w tym momencie upada, prawda? I to pan do niego strzela, prawda? Tak. Abram przyznaje się do wszystkich swoich przestępstw, ale wkrótce potem zaczyna się wycofywać, twierdząc, że nie pamięta niczego z dnia zbrodni. Pamiętam, jak wbiegłem do środka. Pamiętam to i pamiętam, jak wybiegłem. Ale potem doszło do momentu, w którym bałem się, że ktoś mnie skrzywdzi. Zajęło ławie przysięgłych mniej niż godzinę, aby wydać wyrok. Teraz zobaczmy, jak sędzia ogłasza wyrok dla Abrama. W pierwszym punkcie skazuje pana na śmierć. Martis Abram nie zareagował, gdy został skazany na śmierć.